Czołem, kochani, Szparagus z tej strony. Słuchajcie, Division, jak widzicie, jest Magnumem. Magnum jeszcze nie ma dziesiątki, grinduje do Zao, ma e-booki. Ja mam w tej bitwie Demoina, to była druga bitwa Demoinem, którą rozgrywałem tego dnia. I to była bitwa, w którym zadałem znacznie mniejsze obrażenia niż w tamtej poprzedniej, bo w tamtej poprzedniej było prawie 140 tysięcy obrażeń. Tutaj tych obrażeń będzie sporo mniej. Natomiast w tej bitwie chcę wam pokazać coś innego. Tutaj nie chodzi akurat o obrażenia, tylko chodzi o wykorzystywanie potencjału przede wszystkim okrętu oraz taką jakby grę, nazwijmy to, zespołową. O czym mówię? Jest tutaj taka sytuacja, że płyniemy teamem sobie w kierunku na ziemi ognistej, w kierunku tak jakby kapa C, jeśli to by była dominacja, ale jest to bitwa standardowa. Dlaczego ja się zdecydowałem tutaj popłynąć? Ano dlatego, że spodziewałem się, iż tam popłyną dedeki, a korzystając z radaru mogę im uprzykrzyć życie, bo nawet jeśli mnie się nie uda ich zatopić, to ten radar działa przez 30 sekund i być może komuś innemu się to uda. I druga sprawa jest taka, że ja w kwadracie E7 będę próbował zaparkować przy wyspie i wykorzystać wadę Demoina, czyli tak zwany paraboliczny tor lotu pocisków. Jest to niewątpliwie wada, jeśli chodzi o strzelanie na dalekie dystanse, natomiast pozwala nam tutaj na schowanie się za wyspą i prowadzenie ognia za wyspy w takiej sytuacji. Już poszła pierwsza salwa do chyba Atago. Niestety gdzieś tam trafiła po rufie i wpadł rykoszet. W związku z tym postanowiłem się tutaj prawie że zatrzymać właśnie. Za chwilę będę próbował przybić do tej wyspy, ale niestety okazuje się, że pokazałem burtę moją prawą dla okrętów, które, o właśnie, tutaj widzicie, zadały mi obrażenia tam z prawej strony. I teraz, mimo że się schowam już częściowo za tą wyspą, ponieważ ona jest niska, nadal te okręty mają na mnie bicie i już dostałem kolejną bułę. To była prawdopodobnie buła od Hindenburga. Teraz już te okręty na mnie bicia nie mają, a w związku z tym będę mógł sobie spokojnie tutaj strzelać. Dobra, teraz zobaczcie na tą sytuację. Przeciwnik przysyła do mnie dwie eskadry tutaj bombowców, dwie myśliwców i jedną torpedowców. Mam wrażenie, że to są wszystkie chyba eskadry, którymi Midway dysponuje. Chyba miał założenie takie, żeby mnie zatopić. Jak widzicie, ja odpaliłem sobie wzmocnienie obrony przeciwlotniczej, bo Demoin jest świetny w obronie przeciwlotniczej. Być może jeszcze chciał zaatakować Ibukiego, czyli Magnuma, który ze mną był. Dostałem bombę. Zobaczcie, na razie spadło 9 samolotów. 12. 14, czyli z bombowców i torpedowców już mu nie zostało nic w tej chwili. I pojawił się Gearing, który stawia sobie dym. W związku z powyższym odkręcam i odpalam radar i lejemy Gearinga. Nawet jeśli mnie się nie uda go zatopić, to już koledzy z drużyny będą mogli mieć na niego bicie i będą mogli go widzieć. Tutaj Gearing odpalił torpedy, należało się tego spodziewać, że tak będzie, więc spokojnie można teraz zwolnić i odkręcać. I ten frag na Gearingu został zaliczony tutaj dla mnie. Czyli tak naprawdę zrobiłem swoje. Zostały im dwa dedeki. Jak widzicie, udało, jest tam bardzo daleko. Nie chciałem po niego płynąć, ponieważ tutaj mogłem jeszcze troszeczkę wykorzystać mocy swoich pocisków przeciwpancernych, bo chciałem jeszcze postrzelać do tych krążowników, ewentualnie do pancerników. No, run tam oznacza jako priorytetowy cel Udałoja. No, dla runa nie powinno być problemem załatwienie Udałoja, bo jeśli ktoś ma runa, no to już powinien na tyle grać, że no, krążownik jeden na jeden z niszczycielem, no to nie ma innej opcji, musi taką walkę wygrać, bo jeżeli nie wygrywa, no to znaczy się, że coś ten jegomość robi nie tak. Ale jak widać, robi i tak, bo odwrócił się i wykorzystuje wszystkie 9 dział, które są na runie.
Zaczyna do tego udałoja strzelać. W tej chwili kolega Maciek, który również się witał na początku bitwy ze mną na czacie, strzela do tego udałoja, a ja tutaj nadal próbuję cały czas odstraszać te krążowniki. A przypomnę wam, że atago jest bardzo niebezpieczne, bo po pierwsze bardzo łatwo podpala, a po drugie ma torpedy, które mają zasięg 10 km i zadają naprawdę duże obrażenia. Także ja tutaj próbowałem trzymać te okręty jak najdalej od nas. No i zobaczcie na sytuację taktyczną na mapie. Sytuacja taktyczna wygląda w ten sposób, że wrogie okręty zaczynają pchać w kierunku naszego kapa i opcje są dwie: albo tutaj jeszcze chwilę powalczyć i wrócić, żeby tego kapa bronić, albo wracać od razu. Ja postanowiłem jeszcze chwilę zostać, bo jeżeli uda nam się tu zatopić jakikolwiek okręt, to spowoduje, że z tej strony już będziemy mieli łatwiej, jeżeli chodzi o strzelanie nam po plecach. Kolejny atak lotniczy, nie wiem, czy był skierowany na Giringa czy na mnie, atak dostało Cytadelę, ale zobaczcie, co się z tymi samolotami dzieje. Zrzucił jedną torpedę i lecą następne, tym razem bombowce, które również spadają bardzo szybko, bardzo łatwo, a ja tu cały czas prowadzę ogień i jest zatopione również atago i czekam na kolejne samoloty, bo cały czas działa wzmocnienie i te bombowce znowu zlatują. Jeszcze jest North Carolina, która również mi pomaga, no więc no nie było szans, żeby te bombowce tutaj do kogokolwiek z nas doleciały, jak stoi Demoin i North Carolina, jeszcze Demoin jest na wzmocnieniu. Teraz wpadły trzy Cytadele w atago, także to atago już jest prawie skończone, właśnie Hakuryu je dobił i ja w tym momencie, ponieważ nie mam przez prawą burtę bicia do okrętów przeciwnika, postanawiam płynąć tutaj frontem, ponieważ tam idą dwa pancerniki na naszego kapa i tego kapa najzwyczajniej w świecie trzeba obronić. Nie ma innej opcji. No, jeżeli wpłyną nam na kapa i będą te okręty tam stały, to po prostu przeciwnik będzie zdobywał punkty, a my punktów nie będziemy zdobywali i się może okazać, że tą bitwę przegramy. Z ich strony to był taki trochę desperacki krok, a dlaczego, to widzicie tutaj, jeśli chodzi o wynik u góry. Zatopiliśmy im już 5 okrętów, oni nam tylko jeden, więc zobaczyli, że prowadzimy, mamy 600 punktów do niecałych 200, więc nie mieli innej opcji. Kurfürst teraz chyba... Nie, to była Shimakaze. Piękne torpedowanie zrobiło Montany bodajże. I teraz płynie druga Montana. W każdym razie drugi pancernik. I w tej chwili prowadzimy tutaj ogień, jestem ustawiony do niej dziobem, próbuję ją cały czas podpalać, zobaczcie, jest kolejny pożar, także no to jest najskuteczniejsze narzędzie, jakie można sobie tutaj zrobić. Odpaliłem radar, bo spodziewałem się, że będzie w moim zasięgu ta Shima, która rzuca tutaj torpedami. Okazało się, że niestety na razie w moim zasięgu nie jest. No ale liczyłem na to, że jeszcze się pojawi, bo tu radar działa 30 sekund, więc liczyłem na to, że się pojawi ta Shima w zasięgu tego radaru. No i cały czas tutaj próbowałem bić Montanę. Należy pamiętać, że jeszcze mamy, słuchajcie, samoloty. Właśnie się pojawiła Shima. Samoloty, które mogą nam tą Shimę pokazywać, więc totalnie na spokojnie, tak? Można to było wszystko tutaj ładnie bardzo ogarnąć. Montana padła, na razie dwa fragi, 63 tysiące obrażeń, 4 cytadele, w sumie 70 parę hitów. No i teraz z Magnumem nie mieliśmy innej opcji, jak pushować w kierunku tej Shimy. Ona tam była przez kogoś chyba wyspotowana. Nie wiem, czy jakiś nasz samolot ją spotował, czy co tam się wydarzyło. W każdym razie mnie już radar tutaj nie działał. No i w tej chwili na tą Shimę udają się eskadry torpedowe. Nawet jeżeli nie uda im się jej zatopić, to przynajmniej nam wyświecą. No a jak wiecie, to krążownik jest w stanie bardzo szybko spacyfikować. Wcale nie trzeba mieć dużej szybkostrzelności, żeby spacyfikować niszczyciel. Takim zao pięknie się pacyfikuje niszczyciele.
ponieważ Zao ma te działa naprawdę bardzo celne i tor lotu pocisków jest bardzo szybki, one są po prostu lepsze niż w Demoinie. Natomiast Demoin ma coś innego i jest to radar, który możemy te dedeki spotować, więc wtedy naprawdę pomagamy swojemu teamowi. No widzicie, trzecią salwę odpaliłem, on jest na 8 km i niestety no nie wchodzi. Teraz nie widziałem, jak on płynie, chyba zaczął odchodzić, więc ta salwa będzie również chybiona. Nie, ta akurat weszła. Uszkodzona wyrzutnia torped oraz uszkodzony chyba silnik. I teraz próbuję walić kolejne salwy, tak aby tą Shimę tutaj wypunktować. Ona cały czas stara się manewrować, no nie ma tak naprawdę innego wyjścia. Teraz ładna bułeczka za ponad 4000 i już żeśmy te okręty z naszego kapa pogonili. W tej chwili jeszcze pogoń idzie tam na kapa przeciwnika, którego wcześniej żeśmy chyba brali. Przeciwnik już nie ma lotniskowca, jego sytuacja staje się tak naprawdę beznadziejna, a ja tutaj znowu używam radar, który działa, zobaczcie, 30 chyba 5 sekund, więc no to jest naprawdę 35 albo nawet 40 sekund, to jest naprawdę sporo, a że okręt strzela co 6 sekund, to jest niesamowita sprawa. Magnum odpalił tutaj, zobaczcie, przyjąłbym te torpedy, zatopiłaby mnie pewnie ta Shima. Magnum odpalił hydro. Hydro pięknie działa, Shima zwalnia, ja mam jeszcze 10 sekund radaru, no ale dlaczego ona się zatrzymała, to tylko wie ten gracz. Tylko ten gracz wie, dlaczego się zatrzymał, będąc wyspotowanym, no i co tu dużo mówić. Za chwilę jeszcze Magnum prawdopodobnie, być może przy użyciu swojego hydro, będzie w stanie tą Shimę nam tutaj pokazać. O, i właśnie padła, wykończyło ją Atago. Więc w związku z tym postanowiłem przełączyć się na Hindenburga, który został ostatnim celem. Jaka jest istotna tutaj, słuchajcie, nauka? Trzeba się orientować na to, co dzieje się na mapie. Gdybyśmy nie wrócili na tego kapa, mogliby nas tutaj skapować. Również właściwe użycie radaru jest istotnym elementem. Zobaczcie, dzięki temu, że używałem radaru dość skutecznie, zostały odparowane dwa niszczyciele, a z trzech, które miał przeciwnik. No, udało ja radarować za bardzo nie trzeba, bo jest widoczny już z 8 km, więc spokojnie można go pokonać na takim dystansie. Teraz zajmiemy się dokończeniem tego Hindenburga. Zobaczcie, 5 pożarów, 39 samolotów. No, facet był niepoważny na tym Midwayu. Rambo 3659. No, wysłał wszystkie samoloty, które zostały strącone w pierwszym ataku, i później zrobił praktycznie to samo, tylko że podsyłał je pojedynczo, więc było jeszcze łatwiej. No. Jeżeli ktoś doszedł do dziesiątki i gra w ten sposób, no to no Demoina trzeba unikać, tak samo jak się gra na ósemkach i na przykład samolotami ósemkami, raczej unikać Kutuzowa. No jak już nie ma innych celów, nie ma kogoś, kto ma słabszą obronę przeciwlotniczą, nie ma jakichś pancerników niemieckich, no to owszem, no trzeba kogoś atakować, ale to też większą ilością eskadr. Natomiast tutaj, no takie dość, dla mnie było to nietypowe. Ładnie ogarnął w tej bitwie również nasz Hakuryu. Maciek na North Carolinie, którego serdecznie pozdrawiam, również fajnie ogarnął. Ja zapraszam Was do subskrybowania mojego kanału oraz zapraszam Was do śledzenia streamów na Twitchu na profilu Szparagus1. To tyle, do usłyszenia i teraz będziecie się mogli delektować tym, jak będziemy kończyli tego Hindenburga. Pozdrawiam Was serdecznie.